Cześć! Dzisiaj znajduję się w wyjątkowym miejscu, w fabryce Norblina w Warszawie. Zjeżdżam właśnie na poziom minus 1, gdzie znajduje się wyjątkowa wystawa pod nazwą Ikony Motoryzacji. A co tam możecie znaleźć? No, bardzo dużo przepięknych samochodów. Jesteście ciekawi? W takim razie chodźcie, pokażę Wam. Na wystawie Ikony Motoryzacji możecie znaleźć wiele modeli kultowego Porsche 911. Poczynając od nowej, przepięknej GT3, która ma 510 koni mechanicznych, seria 992, poprzez różne generacje GT3, które znajdują się tam. Ale mamy też przepiękne, wyjątkowe, limitowane Porsche 911R, których powstało tak naprawdę na całym świecie tylko 991 egzemplarzy, a ten, który mamy na wystawie, jest podpisany przez samego guru i mistrza kierownicy Waltera Rühla. Chodźcie dalej. Znajdziecie tu również Ferrari F430 Scuderia oraz Ferrari F8 Spider. Oba te modele są w kolorze Rosso Corsa, czyli wyścigowa czerwień. Tak naprawdę ulubiony odcień modeli z Maranello. Ciekawostką jest to, że ten właśnie kolor Rosso Corsa był używany w innych wyścigowych modelach, na przykład Lancia, Alfa Romeo czy Maserati już od 1920 roku. Zestaw samochodów Ferrari uzupełniają dwa klasyki. Model 308 GTS i przepiękna Testarossa, która była produkowana aż przez 12 lat, od 1984 do 1996 roku, a za którego wygląd odpowiedzialne jest słynne studio stylistyczne Pininfarina. A skoro jesteśmy we Włoszech, to niedaleko siedziby Ferrari, czyli w Maranello, znajduje się siedziba Lamborghini. Malutkie 7,5-tysięczne miasteczko o słodkiej nazwie Sant'Agata Bolognese jest oddalone niecałe 34 km od siedziby Ferrari. Na wystawie Ikony Motoryzacji możecie zobaczyć unikatowe Lamborghini Murcielago o mocy 1500 koni mechanicznych. Ale nie lada gratką jest to Lamborghini Aventador SVJ. 770 koni mechanicznych, mocy 2,8 do setki. Najszybciej pojedziemy nim 350 km na godzinę, a ogólnie wyprodukowano tego modelu 963 egzemplarze na całym świecie. A tu mamy coś bardzo, bardzo ciekawego. Maserati MC20. Jest to najnowszy model tej włoskiej marki, która ma już 108-letnią historię. Nazwa tego modelu MC20 pochodzi od Maserati Corse, a 20 odnosi się do roku premiery tego właśnie auta. Powstanie w ogóle tego samochodu zajęło zaledwie 24 miesiące. Od szkicu na kartce po gotowy model. MC20 ma 6-cylindrowy silnik o 3 litrach pojemności i 630 koniach mechanicznych mocy. Nie wiem, czy wiecie, ale to pierwszy od 20 lat skonstruowany przez Maserati silnik. Równie ważna co moc w tym aucie jest niska masa własna. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu włókna węglowego to auto waży jedyne 1450 kg. W efekcie Maserati od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w 2,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 325 km na godzinę. Tu w rogu znajdziecie nieco mniejszy samochód, ale równie interesujący. Renault Clio z silnikiem V6 o mocy 255 koni mechanicznych, a silnik jest zabudowany tu, gdzie normalnie jest tylna kanapa. Na całym świecie wyprodukowano tego samochodu tylko 1309 sztuk. Zachowało się pewnie znacznie mniej, bo to auto jest bardzo trudne w prowadzeniu. Takie samochody, które właśnie Wam pokazałam, oraz takie cudeńka jak ten Hot Rod zbudowany na bazie Forda, możecie znaleźć w fabryce Norblina. I to są właśnie ikony motoryzacji. Zapraszam!